Serdecznie witam pana burmistrza Arseniusza Kinstera. Witam szefa Stowarzyszenia Ogrodów Zacisze, pana Andrzeja Karlacha, którego zaprosiliśmy do nas. Serdecznie witam panów dyrektorów Wydziałów Urzędu Miejskiego, pana Jacka Marczewskiego oraz pana Waldemara Gregusa. Witam serdecznie przybyłe do nas media, przedstawicieli mediów Gazety Pomorskiej oraz Kolnicy 24. I widzę nowe media z kamerą. Serdecznie witamy. Co to są za media? Chojnice.tv. Chojnice.tv. Proszę państwa, mamy nowe media w Chojnicach. Na przewodniczącego naszego zebrania został wybrany pan Ryszard Starzyński. Oddaję jemu głos. Dzień dobry, witam państwa serdecznie. Dziękuję za przybycie na dzisiejsze zebranie. Postaramy się poprowadzić bardzo krótko i zwięźle. Żeby nie przedłużać czasu zaproszonym gościom, zanim wybierzemy komisje pozostałe, proponuję oddać głos panu burmistrzowi Arseniuszowi Kinsterowi. Szanowni państwo, jak wiecie, Rada Miejska uchwaliła plan miejscowy obejmujący wasze działki, czyli Metalowca. Równolegle, o czym musimy pamiętać, też realizujemy plan miejscowy na 15 hektarach, które sąsiadują z Metalowcem w stronę Bytowa. Tak? Czyli to o tym, żeby się państwo też pamiętali. Ten plan miejscowy w tej chwili jest w Urzędzie Wojewody Pomorskiego, gdzie jest sprawdzany. Po sprawdzeniu przez służby prawne pana wojewody ten plan będzie opublikowany. I moment publikacji planu to jest moment, w którym plan staje się prawomocny. 14 dni. Teraz proszę państwa, ja się wielokrotnie spotykałem z panem prezesem, z zarządem waszego stowarzyszenia i są rzeczy, na które mamy wpływ, są rzeczy, na które nie mamy wpływu w odniesieniu do tych relacji, które mogą występować. My będziemy państwu proponować i będziemy was przekonywać, żebyście wasze działki wykupili. Tutaj fajnie się składa, bo akurat Zacisze w Karzykowach też się przekształca i my możemy iść krok za Zaciszem, tym bardziej, że deklaracje pana wójta też odnoszą się co do ceny, bo to jest ta najważniejsza rzecz, o której państwu mówię. Pan wójt powiedział mi, że ceny na Zaciszu będą w granicach od 25 do 35 zł za metr kwadratowy. Jeżeli tak by było, to ja myślę, że u nas będą podobne, nie będą wyższe, tak? To jest rzecz istotna. Dalej musimy pamiętać, że do ceny działki, tutaj o której powiedziałem, czyli liczba metrów razy 25 do 35 zł, no niestety będzie doliczony podatek VAT, a to nie ma wpływu, bo to jest podatek, który zawiera urząd skarbowy. Tak? My w tej chwili będziemy po publikacji planu i po pracach geodezyjnych, będziemy do państwa zwracać się z zapytaniem, czy jesteście zainteresowani zakupem waszej działki. A żeby sprecyzować tą kwotę, za którą możecie działkę kupić, trzeba sporządzić wycenę. Każda działka będzie wyceniana osobno. Teraz niestety nie możemy stworzyć takiego komfortu, że wycenimy przeszło 400 działek, bo jedna wycena kosztuje około 400 zł, 300-400 zł. Więc 400 działek razy 400 zł to byłaby niepotyczna kwota 160 tysięcy zł, na którą nas nie stać, to nie ma sensu. Dlatego proponujemy taką uczciwą relację. Jeżeli rodzina czy osoba będzie zainteresowana zakupem, to wyraża taką wolę, i wówczas my zlecamy wycenę. Jeżeli w wyniku tej wyceny rodzina, osoba kupi działkę, to koszt tej wyceny pokryje Urząd Miasta. Natomiast jeżeli osoba ta czy rodzina nie kupi działki, to wtedy ona pokrywa koszt tej wyceny. Już to jest uczciwie postawiona sprawa dla nas wszystkich. Powtórzę to, co mówiłem już 2 lata temu. Wszystkie środki uzyskane ze sprzedaży działek będą wykorzystane na inwestycje. Zadaniem gminy jest dostarczenie mieszkańcom wody,
odprowadzanie ścieków, oświetlić należy ulicę i zapewnić bezpieczeństwo. My, proszę Państwa, jako miasto przejmiemy 5,7 km ciągów pieszo-jezdnych. 5,7 km. Tyle jest na metalowcu ciągów, po których będziemy się poruszać. I my, jako miasto, będziemy brali odpowiedzialność za ten ciąg. Tak? To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, trzeba od razu rozpocząć prace projektowe związane z kanalizacją. Bo nie uwierzę w to, żeby to wszystko mogło funkcjonować w oparciu o szamba czy jakieś inne rozwiązania. To będzie duża inwestycja, która obejmie i metalowca, i ten teren, o którym mówię, a na tym terenie mamy 90 działek pod budownictwo jednorodzinne, czyli to wszystko będzie się łączyło w jeden duży kompleks. Oprócz tego mamy akceptację Zarządu Dróg Wojewódzkich i wzdłuż drogi 212, czyli tej konicy Bytów, na długości metalowca i długości tego kompleksu, o którym mówiłem, będziemy chcieli budować drogę techniczną, czyli taką pieszo jezdnię ze ścieżką rowerową. Tak, żeby ten komfort, który dzisiaj Państwo macie w stronę Karzyków, przenieść też na kierunek Bytów. To jest inwestycja, którą chcemy już też zacząć jesienią tego roku projektować. Najprostszą inwestycją, którą możemy przeprowadzić, i to w miarę szybko, to jest oczywiście oświetlenie, tak? Też jest oczywiście potrzebny projekt i tak dalej, i tak dalej. I jak to wszystko wystartuje, to zacznie pan od projektu, a potem od realizacji. Kiedy to wszystko nastąpi? My będziemy gotowi na wyceny mniej więcej za, powiedzmy, półtorej, dwa miesiące. Czyli mamy jeszcze spokojnie czas. I wtedy jesienią dochodziłoby do pierwszych sprzedaży. Ja sobie zdaję sprawę z tego, że powiedzmy 12 tysięcy złotych plus 2 dla wielu osób to są duże pieniądze. Wiem, ile Państwo zarabiacie i wiem, jakie macie emerytury, czy renty, czy inne źródła dochodów. Może części rodzin to nie będzie wielki wysiłek, ale dla niektórych osób to będą na pewno duże pieniądze. Zdając sobie z tego sprawę, muszę Państwu też powiedzieć o jednej rzeczy. Jeżeli te wyceny będą w granicach 25-35 zł, to ta oferta nie jest ponadczasowa. Ona według mnie będzie funkcjonowała i według specjalistów będzie funkcjonowała mniej więcej przez jeden rok. Nie mówię tego w celach marketingowych, ale w momencie, kiedy uruchomimy 90 działek obok metalowca, to ceny realne będą w granicach 70, 80 do 100 zł za metr kwadratowy. I wtedy żaden rzeczoznawca, widząc, że obok metalowca idą działki w budownictwie rodzinnym z taką cenę, nie wyceni tak nisko działek na metalowcu. My się cieszymy, że gmina też przekształca Zaciszę, bo mamy nadzieję, że Zacisze będzie dla nas tak zwanym porównaniem, bo rzeczoznawca mają próbę wycenia działki w taki sposób, że z jakiegoś terenu bierze działki, które są sprzedawane i zagląda, jakie były ceny, tak? Dlatego nam tutaj Karzykowy bardzo, bardzo pasują. Tylko trzeba się trzymać kciuki za pana wójta, żeby to było 25-35, czego życzę panu prezesowi działkowcom w Karzykowach, a tam, z tego co wiem, wszyscy chcą działki chyba wykupić, tak? Pan wójca stosował taki manewr, którego my stosować nie chcemy. Każdy, kto ma działkę na Zaciszu, musi wejść w relację dzierżawy w tej chwili, tak? Jak dobrze wiem. I potem deklaruje, czy chce działkę wykupić, czy nie. Jak chce wykupić, to jest realizowana wycena i zbycie. My tego mechanizmu jeszcze nie do końca nie uzgodniliśmy z zarządem, bo chcemy zobaczyć, jaka będzie Państwa decyzja. Bo zakładając, że ktoś kupi, to jest normalna relacja z właścicielem działki, jeżeli ma jakieś budowle na tej działce w oparciu o plan miejscowy i dysponowanie gruntem będzie można to legalizować i wystąpi oczywiście podatek od nieruchomości. A jeżeli ktoś będzie chciał uprawiać działkę, nie będzie chciał jej wykupić, to też musimy przedyskutować nad jakąś formą dzierżawy czy użyczenia, raczej dzierżawy tego terenu dla tych z Państwa, którzy nie będą chcieli wykupić. Okoliczności związane z
pieniędzmi na zakup, jeżeli chodzi o te kwestie bankowe, są w tej chwili dla nas korzystne. Państwo wiecie, że WIBOR wynosi w Polsce 1,68. Zakup takich nieruchomości umożliwia Państwu branie kredytu hipotecznego. Nie idźcie do banku, nie bierzcie kredytu gotówkowego takiego na tak zwaną chwilówkę, czy na jakieś zakupy niedookreślone. Trzeba, rozmawiając z bankiem, mówić: kupuję nieruchomość. Chodzi mi o kredyt hipoteczny. Państwa działki będą wyceniane razem z altanami, budynkami i tak dalej. To będzie odejmowane. Wypłaci się tylko za goły grunt. Jeżeli macie naniesienie na tej działce, to one podnoszą wartość tej nieruchomości i myślę, że problemów z bankiem nie będzie. Kredyty hipoteczne teraz w kraju to mniej więcej 1,68 plus WIBOR plus 2%. Czyli dobre banki dają kredyty na poziomie 3,5% rocznie. 3,5% rocznie od kwoty 12 tysięcy złotych, weźmy 15 tysięcy złotych, to proszę Państwa jest niewielka kwota, tak? No bo 10% od 15 tysięcy jest 1500, to mniej więcej będzie 500 złotych koszt tego kredytu, który byśmy Panu zaprezentowali. Ja Panu nie reklamuję, tylko po prostu chcę mówić o tej skali, jaka tutaj nastąpi. Nam zależy na tym, żebyście Państwo po prostu działki kupili. Bo jak je kupicie, to wówczas łatwiej będzie inwestować, tak? Nie chodzi też o pieniądze, ale o tą relację, jaka będzie występowała między nami bezpośrednio. Z mojej strony tyle, jeżeli będą do mnie pytania, to bardzo chętnie na nie będę odpowiadał. My dotrzemy do Państwa, bazę adresową będziemy wykorzystywać i wspólnie ze stowarzyszeniem będziemy do Was docierać z informacjami drogą pocztową, albo będziemy Wam doręczać bezpośrednio na Waszych działkach informacje o naszych działkach. Proszę bardzo, czy są pytania? Proszę. Działka 336B. Jestem obecnie w Radzie Sołeckiej w Nierzywieńczu. Kupowałem tam działkę na Nierzywieńczu, za tym nowym Panamę. Tam mam działkę 1610 metrów, za którą zapłaciłem 27 zł za metr. Następnie działka była pełno uzbrojona, była kanalizacja, woda. I teraz proszę sobie przyjechać tę działkę. Teraz jestem takim gospodarzem tej działki. Tam dostanę 150 budynków, a w tej chwili tam mieszka, licząc 11 rodzin. Działka już, ekrany są postawione i działka jest oświetlona. Ja mogę sobie iść po działce i gazetę czytać na całej działce w nocy. I nikt z działkowców, tam tych, co mieszka, żaden z osób nie musiał zainwestować w oświetlenie. Można przyjechać zobaczyć, co mi ekrany stoją. Proszę sobie porównać teraz, chcę porównać ten sposób do zacisze i metalowe. Jak można równać zacisze do metalowe, jeżeli oni tam mają szkołę, mają korty, mają jeziora, mają szkołę, mają pośle, mają sklep, a tu nie ma nic. To według mnie to jest bardzo, bardzo zadłużona ta cena. Po drugie, wy powinniście się cieszyć, że ludzie tam mieszkają, bo wy ma tam ponad 40 rodzin mieszkać, macie z głowy, musicie, nie przychodzą do was poza te dotacje. Dzieci nie muszą miasto dotować do przedszkoli, do żłobku i duży ulgać dla miasta, rzeczywiście tam mieszkać, oni się wdzięczni, że oni właśnie nie upominają, a tu jeszcze takie ceny dajecie. Tam cena nie powinna być więcej jak 10 zł za mną, bo wy każdy miesiąc dostajecie od tych ludzi za to, żebyście byli do pracy, do tych dzieci, do tych mieszkań socjalnych. Jakby ci oni przyszli do was po mieszkaniach, ponad 40 rok tam mieszka, co byście zrobili? To nie mieszkają milionerzy, którzy się samochodami rozwijają. Taka sytuacja materialna, teraz zobaczcie się, jaka sytuacja jest. Ludzie tracą pracę, żyją za 800 zł, trzeba mieszkanie, żeby tu komórki nie wyrzucił, każdy się boi. To taka sytuacja jest w kraju, że boi się o pracę, boi się o urzędników, boi się urzędnika, bo przed tym się boi, bo jeszcze trzęsło się z tej kawy. Nie można tak wykorzystać, ktoś ma władzę w ręce. Proszę Pana, ja Panu odpowiem w ten sposób. Ja nie wykorzystuję tego, że mam władzę w ręce, jak Pan powiedział. Bo dla mnie ta władza jest służbą,
ja tą władzę dostałem od ludzi w drodze wyborów, tak? To jest pierwsza rzecz. Teraz dobrze pan trafił z tym, pan teraz mnie posłucha. Dobrze pan trafił z tym nieżywięciem, bo ja już też mieszkam na nieżywięciu. I kupiłem rok temu działkę na Słonecznych Wzgórzach, płacąc około 70 zł za metr kwadratowy. Moment. 70 zł za metr kwadratowy jest tylko wodociąg. Nie ma kanalizacji, jest prąd, nie ma gazu, drogi są nieoświetlone. Zapraszam państwa, nieżywienie 143, może do mnie przyjechać. Teraz tak. Wiadomo, że są przetargi, gdzie gminy sprzedają tak dane działki, o której pan mówi, 27 zł, 30 i tak dalej. Ale ja już dawno o takich przetargach nie słyszałem. Natomiast cena realna na Zielonych Wzgórzach, mówimy o nieżywięciu, to jest 70 zł za metr kwadratowy. I rzeczywiście to sprzedaje nie gmina, tylko osoby prywatne, konkretnie pan Kalinowski, jak państwo wiecie. Teraz ja... Nie można dzielić zakupu, czy jest od prywaciarza, czy nie od prywaciarza. To relacja jest kupna po prostu. Miasto, Chojnice, mówi pan o tym oświetleniu. Przecież my nie mówimy o tym, że państwo macie ponieść koszty związane z oświetleniem. Jak zakupicie działkę, to oświetlenie będzie montowane na koszt miasta. Tak samo kanalizacja będzie budowana na koszt miasta, ścieżka pieszo-rowerowa, chodniki i oświetlenie. To są potężne inwestycje. Ja sądzę, że gdyby doprowadzić do stanu, w którym cały Metalowiec będzie skanalizowany, oświetlony i będzie ciąg pieszo-rowerowy na długości 212 lat oświetleniem, to środki, które my uzyskamy od was ze sprzedaży działek, trzeba pomnożyć razy dwa, żeby to zainwestować. Razy dwa co najmniej w jakimś czasie. I teraz uczciwie chcę państwu powiedzieć, że ja znam sytuację, bo mieszkałem na Metalowcu. Wielokrotnie się wypowiadałem, będąc oskarżany o to, że staję po stronie tych, którzy łamali prawo i budowali ponadwymiarowe budynki, to właśnie dlatego stoję po ich stronie, że często nie mieli innego wejścia w życiu. Ja to już państwu mówiłem. Ja podziwiam ludzi, którzy wzięli sprawę w swoje ręce, bo nie mieli innej możliwości, tak? I oni swój problem rozwiązali, tak? Teraz trzeba im pomóc w tym, żeby mogli normalnie funkcjonować, a ci, którzy nie mają budynków, nie mają domów, jeżeli będą chcieli, to będą takie domy mogli sobie budować. Wiem też, bo przecież na początku powiedziałem, że te 12 tysięcy, czy tam 10, czy 9, to są duże pieniądze dla wielu osób. Ja tu państwu powiedziałem, ale świadomie przecież, wywołując plan miejscowy, doszliśmy do sytuacji, którą sami stworzyliśmy, że jest możliwość zakupu tych działek. A jeżeli pan nie będzie chciał jej kupować, to może pan jej nie kupić, tak? Może pan ją dalej użytkować i myślę, że ta relacja dzierżawy nie będzie wyższa dla nas niż to, co pan wpłacał do pracowniczych ogrodów działkowych, a i z satysfakcją powiedzmy będzie pan dalej funkcjonował, tak? Natomiast powiedział pan 10 zł. Proszę państwa, 10 zł średni czynsz to jest 8 do 12 zł w Chojnicach za metr kwadratowy mieszkania miesięcznie. Musimy też uczciwie spojrzeć na wszystkich Chojniczach. Ja nie mogę z jednej strony, przepraszam, rozdawać, a z drugiej strony brać takie czynsze. Tak? A są czynsze 8 do 12 zł. A więc jeżeli mówimy o cenie 25 do 35 zł, to mniej więcej jest 3-miesięczny czynsz za metr kwadratowy mieszkania, a państwo kupujecie za to metr kwadratowy ziemi. Jeżeli chodzi o podatki, to my mamy Chojnice, w grupie miast powiatowych mają najniższe podatki w województwie pomorskim, jeżeli chodzi o budynki mieszkalne. To są naprawdę groszowe sprawy. Groszowe. I ten podatek na pewno nie będzie dla państwa żadnym wielkim problemem. Dalej, to nie jest tak, że pan taką wypowiedzią może mnie przekonać do tego, żebym ja sprzedawał za 10 zł. To jest niewykonalne. Rada Miejska nie może podjąć uchwały, że w związku z trudną sytuacją życiową mieszkańców Metalowca cena ma wynosić 10 zł. Nie ma takiej relacji. My i tak idziemy z tą wyceną, jak to się mówi, po bandzie, tak? Deklarując 25-35 zł. Idziemy po bandzie. Bo bierzemy pod uwagę państwa nakłady, bo bierzemy pod uwagę, że tam jesteście, bo bierzemy pod uwagę, że trzeba będzie wiele problemów społecznych rozwiązać. Jeżeli chodzi o same Haszykowe, to wszystko będzie się łączyć, tak? Bo
Jak Państwo wiedzą, między Natalowcem a Haszykowami też są już działki i urbanistycznie to wszystko będzie połączone. Nie przeceniałbym też tego, co jest w Haszykowach, bo znam tą miejscowość i myślę, że bliskość Chojnic dla Metalowca jest o tobie bardziej istotna niż to, co jest w Haszykowach, nie obrażając ani gminy, ani mieszkańców Haszyków. Tak? Tym bardziej, że przecież te działki w Haszykowach też w gruncie rzeczy mają pouczanie. Ja już się nauczyłem, żeby nie dzielić mieszkańców miasta i gminy na tych z gminy i tych z miasta. Jesteśmy Chojniczanami razem. Jest nas 58 tysięcy. 40 mieście, 18 gmin. To tyle z Państwa. Proszę bardzo, kto jeszcze chciał? Proszę. Ja wie Pan, nie chciałem z Panem dyskusji powiedzieć. Wiem, co Pan powie. No Państwo jesteście suwerenem tego zebrania. Panie Burmistrzu, jedna sprawa. Mamy być porównywani działkami na Baciszu, na rzekomym tego samego centrum. Porównuj, jakie oni tam mają, w ogóle media wszystko mają, do sklepu, do szkół, wszędzie mają dostęp, a my na takie wątpliwości jesteśmy. Po co nas tak wyjęcie? Te działki powinny dużo niższe niż na... Ale na Zacisza i z Metalowca do szkoły, do Haszykowie jest sama cena. Ja przepraszam Panie Burmistrze, ja przerwę tą dyskusję, ponieważ Pan Burmistrz już odpowiedział, są tylko dywagacje. Natomiast Pan Ryszard ma pytanie. Ja mam pytanie do Pana Burmistrza, a od czego będzie zależeć wycena działek, że jeden działkowiec będzie płacił 20 zł, a drugi 30 zł? Może być pytanie, jakie elementy będą wycena? Już to masz. Wycena działki. Znaczy ta różnica w cenie, bo to Pan pyta, że jeden będzie miał 25, drugi 30. Wynika z kształtu działki, położenia działki, dostępności, tych elementów. Przeznaczenia, bo tam też, jeżeli ktoś będzie chciał, w pewnym miejscu będzie można robić usługi, tak? Czy to są te elementy? To, że jak będzie 25, 35, to może takiego rozrzutu nie będzie, ale Państwo czekacie na jakiś szacunek. Ja teraz zachodziłem w głowę razem z panem Ryszardem i członkami zarządu, co powiedzieć. No więc zacząłem konsultować z panem wójtem, pan mówi 25-35. No, to jest bardzo taka realistyczna cena, tak? Czyli przeznaczenie, kształt, dostępność, położenie działek. To będzie element szczególny, umożliwiający powiedzmy tą gradację ceny, tylko i wyłącznie. Ja przepraszam, ja może dopowiem do słów Pana Burmistrza, tylko do odpowiedzi na to pytanie. Znacie Państwo nasz ogród, wiecie, że są działki położone przy drodze wojewódzkiej, przy drodze powiatowej i przy drodze gminnej. I są działki w środku ogrodu. Kształt działki, wielkość działki, jedna jest trójkątem, jedna jest elipsą, jedna jest standardowo kwadratowa z dostępem do którejś z tych dróg. To będzie wyznacznik z całą pewnością atrakcyjności i ceny tej działki. Nic innego. Ja nie potrzebuję tego jedynie. Ja chciałbym po pierwsze do ceny tej działki. Ziemię. Bo tu chodziło o ziemię. Że cena ziemi kosztuje 15 zł. 80 litrów ogrodniczy. Jest ok. 35 zł. To jest dostępna cena. Druga cena. Jak wygląda sprawa gazyfikacji? To jest pytanie, bo jeżeli teraz założymy kable, wypuścimy z kanalizacją, położy się jako taki plaster drogi, a za 4-5 lat się znowu to rozpierniczy i się znowu kopać będzie bogatsza. Pytanie. Bardzo ważne pytanie. Ale teraz, jeżeli taka decyzja zapada, żeby mieć orientację, kto, ilu i jak, można by już zorganizować jakieś przedpłaty, kto jest za i wtedy Państwo będziecie mieli, aha, mamy 80 czy 150, bo płacili tam tą przedpłatę i oni się zgadzają na to, dopłatę. Nie? Bo później tak wszystko od razu na łeb, na szyję, to będzie, teraz jest jeszcze czas, nie? Dobra, już tłumaczę. Na przykładzie osiedla Pawłówko. Tam też ludzie zapragnęli gazyfikacji tego osiedla. Drogi jeszcze są z płyt betonowych, tymczasowe. Warunkiem do tego, żeby gazownia realizowała budowę gazociągu, jest to, żeby mniej więcej 50%
rodzin przy danej ulicy skorzystało z gazu, czyli podpisało umowę wstępną, ale to nie tylko do gotowania, ale też do ogrzewania. Tak? I to jest warunek. I Państwo macie fajną sytuację, to jest stowarzyszenie, które na pewno może się podjąć takiej weryfikacji przy Waszej decyzji. Jeżeli będzie tak, to wtedy jest gazownia, podpisujecie umowę, oni budują gazociąg, przyłączają Was i jest po zawodach. Tak? My nie mamy na to wpływu, ale możemy, jeżeli 50% mieszkańców osiedla Metalowiec będzie chciało mieć gaz, to jestem przekonany, że można. I to jest właściwy moment, bo często jest tak, jak opowiem Państwu przykład ulicy Śliwkowej. W ulicy Śliwkowej w końcu jest 18 dział. Powstało 5 domów. I teraz mieszkańcy mówią: Panie Burmistrzu, woda, ścieki, a oświetlenie. Proszę bardzo, robimy. 18 domów, w domu własna mieszka jest 5. Potem mieszkańcy mówią: a kiedy Pan Burmistrz utwardzi tą drogę? A ja odpowiadam: wtedy, kiedy wszyscy właściciele wykonają przyłącze wodociągowe, kanalizacyjne. A jeżeli Państwo chcecie gaz, to jest Wasza wola, ja mówię komu i gazownia ten gaz buduje. No tak, ale tam jeden Pan ma 6 działek i on tam sprzedaje jedną rocznie, inny trzyma dla wnuczki i tak dalej, i tak dalej. Tutaj będzie dużo na Metalowcu zależało od solidarności Waszej wewnętrznej. Bo jeżeli nie wykonacie przyłączy na swoje działki, tak, no weźmy sytuację taką, że ktoś ma działkę ogródkową, my budujemy rurociąg sanitarny i ktoś mówi: nie, ja nie chcę przyłączać. To nie znaczy, że potem za 10 czy 15 lat ktoś inny, kto wejdzie na jego miejsce, nie będzie chciał. Położymy pozwór, wtedy trzeba to wszystko rozkuwać, wszystko wpada i się zsuwia. Ale to będziemy to planować sukcesywnie i na pewno na pierwszym utwardzone wejdą tam, gdzie będzie całe uzbrojenie. A jeżeli mieszkańcy będą chcieli gazociągu, wyrażą to, muszą wtedy pamiętać, że jak utwardzimy, a będą chcieli gazociąg za 10 lat, to wtedy ten gazociąg pójdzie po ich działkę. Bo już na pewno nie będzie wbudowany w drogę. Bo Wasze drogi są wąskie. My tam musimy zmieścić wodociąg, musimy zmieścić rurociąg sanitarny, musimy zmieścić kabel oświetleniowy i na tym etapie pewnie jeszcze byśmy zmieścili też gazociąg. Ale potem jak utwardzimy, to będzie kiepsko. Dlatego to, co Pan mówi, jest bardzo ważne i istotne. I nie bez znaczenia jest to, żeby właśnie Metalowiec był osiedlem ekologicznym, tak? A nie osiedlem, gdzie każdy będzie tam palił sobie w piecu węglem. Chociaż żyjemy w takim kraju, że palenie węglem jest najtańsze, tak? Mimo wszystko, bo gaz jest ciągle drogi. To jest ostatnie pytanie. Dzień dobry, nazwisko Kowalski, 402 na oddział. To co tu akurat opowiadamy i słyszymy między sobą, to właśnie jest ten system od 25 do 35 zł, to jest taki najbardziej, myślę, że sprawiedliwy. Małym mankamentem tego systemu jest to, że około połowa, większość jest emerytów. Już poprzednio pytałem się właśnie właśnie ten wykup na własność i padła odpowiedź, że nie ma wykupu właśnie na radę. Teraz druga wersja. Mamy dzisiaj maj, prawie ostatni. Jeśli ja jestem z jednej działki, obok druga moja siostra i mówię: Tadeusz, wiesz co, ja mam swoje lata, mam małą emeryturę, nie przekształcam się. Pan również powiedział, żeby zdążyć właśnie, za rok, za dwa przyjeżdża córka, mówię: co mama, my ci pomożemy, weź to wykup już na swoje nazwisko, jeśli masz 10 lat działkę, czy my za rok, mam dziś 2015, czy za rok, nie składając deklaracji o wykupu, czy za rok 2016 zdążymy jeszcze się tak zwane załapać na 25-35 zł. Poruszył Pan bardzo istotny problem, bo banki chętnie udzielają kredytów hipotecznych głównie osobom młodym, tak? To już te duże kwoty rzędu 200-300 tysięcy ludzi. Młodzi ludzie biorą takie kredyty, pracujący, zarabiając nawet, powiedzmy, niewielkie pieniądze, jakie dzisiaj się w Polsce zarabia. Natomiast tak, emeryci mogą mieć problem z kredytem hipotecznym, ale wówczas mam nadzieję, że występuje jakaś relacja i pomoc, tak jak Pan powiedział, ich dzieci czy kredyt. No.
wykup działki dodaje tą możliwość, że można ją potem komuś przekazać. Ja nie jestem w stanie panu powiedzieć, że za rok te ceny będą takie same. Nie jestem w stanie tego powiedzieć. Nie chciałbym, już tyle obietnic państwu złożyłem, że no nie chcę ryzykować, tak? Jestem przekonany, że te ceny pójdą do góry. Pójdą do góry, bo naprawdę, o, jeszcze fajna rzecz, bo to, co pan mówił tutaj, te 27 zł w nieżywięciu. Ja, przecież państwo zmienili wyceny, zobaczycie materiał porównawczy i zobaczycie, że nie ma takich cen 27 zł w tej chwili. Tutaj w promieniu, nie wiem, 5 km. Kiedy pan kupił działkę? Kiedy pan kupił? W którym? 5 lat temu. Czy są jeszcze jakieś pytania do pana burmistrza? Takie pytanie, jak dostawcy działki. Ja przepraszam, proszę się przedstawić, bo do protokołu musimy wpisać. Żeby powstało osiedle, muszą być ciągi wierzchojezdne. Ale tam już jest, pan mówił o tym, jak jest starosta, jeżeli ma się z tym zrodzeniem. No, no, to trzeba by się nagadywać ze starostą powiatową, bo to jest droga powiatowa. Ja przepraszam, że odpowiem za pana burmistrza na pytanie. W trakcie tworzenia planu znaleźliśmy taką sytuację. To było 30 lat temu robione. Wtedy nikt, tycząc działki, zapewne nie zwracał do końca uwagi na to, jakie są słupki geodezyjne i tak dalej. To jest błąd zaszły, przeszły, ale nas dotyczy. I my jako stowarzyszenie będziemy uczestniczyć w doprecyzowaniu linii granicznej ogrodów w taki sposób, żeby te słupki, które są teraz wkopane, nie były ostateczne. Tylko na ten moment ten podział geodezyjny, taki jak jest zrobiony, musi funkcjonować, bo do tej linii jest stworzony plan zagospodarowania przestrzennego. To, co jest nadto, zinwentaryzujemy i jako stowarzyszenie będziemy występować w państwa imieniu, aby ten grunt jakby przywrócić do gruntu ogrodu. Także na ten moment jeszcze zmartwienia nie ma. Proszę bardzo. Gumilniczek 411. Ja mam pytanie, czy będą kary za samowolki budowane? Bo w tej chwili one nie są zalegalizowane, budynki. Czy będą kary? Ja nie chciałbym w tej chwili o tym mówić. Nie zależy na tym, żeby żadnych kar nie było, ale warunkiem do tego, żeby legalizować obiekty, które mają jakieś postępowanie już, czy go nie mają, a państwo wiecie, że nie byłoby żadnych postępowań, gdyby nie to, że ktoś tam uprzejmie donosi i zawiadamia, tak? Znaczy to nigdy nie może być idealnie, tak? Bo inspektor ruchu drogowego działa na zgłoszenie i na wniosek, nie? Czyli ja nie mogę zrozumieć, dlaczego ktoś na kogoś tam donosi i tak dalej, no jest tam, się jest. Plan miejscowy, zakup działki, to jest warunek, którego państwo nie spełnialiście dotychczas, żeby legalizować. Natomiast o tej już legalizacji będziemy rozmawiać zarząd stowarzyszenia z panem inspektorem Holcem, bo myślę, że jeszcze nie czas na to. Musimy uporządkować stan prawny metalowca. Czyli nie wiadomo, czy będą, czy nie będą kary. No, moim zdaniem nie powinno być kar, bo przecież pan inspektor widzi, że my tam otwieramy plan miejscowy, chcemy budować kanalizację, oświetlenie itd. Tak dalej, tak dalej. Ja od razu odpowiem na to pytanie, żeby być sytuacja cała. Na koniec czerwca zmieniają się przepisy w ustawie o prawie budowlanym, dające większą swobodę inspektorowi nadzoru budowlanego w ocenie sytuacji, czy naliczać kary, bo może od nich odstąpić, w jakiej wysokości. Dotychczas były to sztywne progi. W tym momencie sytuacja o tyle się zmieni, że wszystko będzie zależało od pana inspektora powiatowego. Także musimy poczekać z odpowiedzią na to pytanie tak konkretnie do 28 czerwca. Jak zmienił się ten przepis? No dobrze, ale kwota legalizacji to jest jakaś
Nie ma. Kiedyś była kwota legalizacji. Jeżeli ona się zmienia 28 czerwca, to legalizacja. Wejdzie przepis w życie, będziemy mogli mówić o kwotach. Wejdzie przepis w życie, będziemy mogli mówić o tym, jak może się zachować inspektor nadzoru budowlanego. Na dzień dzisiejszy nikt tego nie powie. 28 czerwca, termin graniczny. Czy są jeszcze jakieś pytania do pana burmistrza? Tak, mam jeszcze jedno pytanie. Kamiński. No ja chciałbym powiedzieć, w czasie tworzenia ustawy o stowarzyszeniach i o ogrodach, nie tak dawno, półtora roku temu, była omawiana sprawa na jakich terenach tworzono ogrody. Najczęściej to były, prawda, nieużytki względnie na najgorszej ziemi. I przy kupnie, sprzedaży, taka była mowa nie tylko, że dać działkowiczom za darmo te ziemię, ale przy kupnie sprzedaży, żeby wrócić do ceny pierwotnej, do wartości pierwotnej tej ziemi. No u nas się stało troszkę inaczej, prawda, bo no trochę, prawda, no gmina chce zarobić na nas. No ale nie zawsze da się zarobić. Powiem tak, że robi się, prawda, dla dzieci, prawda, parki zabaw, place zabaw, parki dla wypoczynku. A ten ogród był stworzony dla ludzi, którzy nie mają, którzy nie mieli, prawda, pieniędzy na wyjazd, prawda, na wyspy Bahama, tylko swój wypoczynek tutaj robili, prawda, na tej tego. I teraz cały czas mówi się o tych, kto wykupi, kto ma pieniądze. Ale co z tymi biednymi, którzy nie mają pieniędzy, albo emerytami, którzy chcą spokojnie doczekać starości. I im się też nabędzie jakieś prace. No dalej, ja tu troszkę dalej, bo cały czas do innego tematu wrócę. Cały czas mówi burmistrz, prawda, o zaliczeniu, prawda, wody i prądu. A ja chciałbym dodać, że działki te, prawda, tutaj jeszcze utwardzili drogi. Te drogi też powinny być liczone, prawda, do jako majątek trwały, do odliczenia. Miałbym kupa tematu. Zapraszam do rozmowy indywidualnej ze mną, może pan Kratusz odwiedzi, będzie mógł rozmawiać dłużej, natomiast chcę powiedzieć taką prostą rzecz. Jest pan w błędzie, myśląc i mówiąc publicznie, że gmina czy miasto Dolnice chce zarobić. Przecież ja gram z panem w otwarte karty. Kupicie działki, będzie przychód po jednej stronie. Będziemy inwestować, będzie rozwój. I państwo może to kontrolować. Dzisiaj jest informacja pełna, to nie jest okres PRL-u, gdzie ktoś wychodził i mówił, będzie zrobione, pomożecie, nie. Wasze pieniądze są ewidencjonowane. Przecież będziemy pokazywać, będziemy się spotykać z stowarzyszeniem. Co roku czy co pół roku będziemy mówili, zakupiono 100 działek, wpływ tak, zbudowaliśmy oświetlenie, chodnik, kanalizację, wydaliśmy tyle. Przecież i wtedy pan zobaczy, że jest pan w głębokim błędzie, bo jeszcze nigdy tak nie było, przekształcając Dibuła na przykład. No, to jest fajny przykład. Dibuła w końcu, państwo wiecie, gdzie były działki Dibuła, tak? Powstało się te słoneczne. No przecież ze sprzedaży tych działek miasto dostało jakąś kwotę, ale zainwestowanych pieniędzy jest 10 razy więcej. 10 razy więcej, naprawdę. Także istotą rzeczy, a jeszcze podatki, bo pan powie, płacimy podatki. Z podatku bieżącego w danej ulicy nie idzie w ulicy zbudować, nawet zbierając te podatki przez 100 lat. Mogę to państwu wyliczyć w prosty sposób. Naprawdę. Dlatego gmina nie chce zarobić. Jeżeli chodzi o działkowców, którzy są emerytami i nie chcą wykupić działki, więc włos z głowy im nie spadnie i oby żyć 100 lat, nawet więcej, w zdrowiu i będą swoją działkę użytkować. Natomiast nie będą jej właścicielami. Kiedy powiedzą, że już nie chcą, będą mieli możliwość albo wykupienia tej działki, albo my tą działkę będziemy przejmować, płacąc tym ludziom oczywiście odszkodowania za naniesienie, które są na ich działkach. Jeżeli będzie altanka, czy będą jakieś rośliny, drzewa, krzaki, to będzie proces odszkodowania. Czyli na przykład, gdyby ktoś się o to martwił, to jest proces, to jest ten prawo o tym mówi. To nie jest jakieś moje zapewnienie. I tak po prostu jest, tak? Czyli jeżeli państwo chcecie używać tej działki, to na pewno będziecie użytkować dalej jak będzie. Nie ma problemu. Proszę bardzo. Artur, działka 165. Ja takie pytanie mam. Jeżeli załóżmy kupię w październiku od miasta tą działkę,
jaki będzie dalej proces legalizacji mojego budynku mieszkalnego? Proszę Państwa, to co powiedział tutaj Pan Prezes, zmienia się prawo związane z budownictwem w czerwcu. Ja nie umiem na to pytanie odpowiedzieć, ale chcę powiedzieć jedną rzecz, że zawsze będzie Państwo mieli mnie obok siebie i będę tłumaczył inspektorowi nadzoru budowlanego, że jeżeli on się ma posługiwać empatią i logicznym myśleniem, to wy nie zbudowaliście supermarketu czy stacji benzynowej, tylko budynki, w których mieszkacie. Czyli tutaj powinien to zrozumieć i zalegalizować w taki sposób, aby to było dla Państwa korzystne, żebyście mieli koszty z tego powodu. Tym bardziej, że będę mu znowu tłumaczył, żeby ludzie mogli to zrobić, muszą kupić działkę, muszą być na to środki i tak dalej, i tak dalej. Czyli to jest temat późniejszy, ale myślę, że możemy mu poświęcić jakieś osobne spotkanie. Ale to jest raczej temat istotny, bo ja kupię od Pana działkę. Nie ode mnie, od miasta. No, od miasta, dobra, od miasta. Dostanę na nią księgę wieczystą. No i teraz co dalej? Budynek na tym stoi. Ja od razu odpowiem, co się nie zmieni w prawie budowlanym. Pierwszy punkt, o który będzie pytał Pan Inspektor Nadzoru Powiatowym, to jest prawo do dysponowania gruntem na cele budownictwa mieszkaniowego. To jest pierwszy warunek. Drugi warunek, projekt przez uprawnionego człowieka wykonany. Jeżeli już stoi, to będzie to projekt odtworzeniowy i cała ta procedura związana z uzyskaniem wcześniej zgody, a teraz ze zgłoszeniem budowlanym, będzie musiała być wypełniona. Trzeci warunek, najważniejszy, to jest, czy budynek spełnia warunki techniczne. Warunki techniczne warunkuje grunt, na jakim jest położony. Odległości od sąsiada, ściany ślepej, ściany z oknami, wysokość budynku, zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego, który uchwałą Rady Miasta został uchwalony, w którym są te wszystkie warunki techniczne, które nasze budynki powinny spełniać. Jak na ten moment wszystkie nasze budynki, raczej, jeżeli chodzi o główne warunki, te warunki spełniają, natomiast jeżeli chodzi o odległości od granic z sąsiadami, to różnie to bywa. I ta procedura pozostanie niezmieniona. Te wszystkie warunki trzeba będzie wypełnić, żeby się zgłosić do inspektora o legalizację budowy. Zmieniają się natomiast później warunki podejścia inspektora do zalegalizowania tego budynku, o których dalej już nie mówię, bo nie wiem, jak to się zmieni. Czy ktoś jeszcze ma pytania? Działka numer 21 Liszczyńska Anna. Chciałam się zapytać w związku z drogami, ponieważ Pan Burmistrz powiedział, że drogi będą przesunięte tak, że każde drogi muszą mieć 5 metrów, gdyż ostatnio do mnie wpłynęła mapka, która świadczyła o, którą sama osobiście podpisałam, która świadczyła o tym, że pierwotnie tak naprawdę kiedyś nasza droga przy alei numer 14, aleja numer 14 miała 5 metrów. Chciałam się zapytać, czy przesunięcie tych płotów o te metry będą w związku z dzisiejszymi metrami, czy będziemy się trzymać tego tak jak było kiedyś, tak jak kiedyś tak naprawdę na mapce te wszystkie drogi miały, czy w związku tak jak teraz stoją płoty, bo to jest dla mnie istotne bardzo. To może ja odpowiem, bo to akurat pytanie było skierowane do stowarzyszenia, nie do Pana Burmistrza. Dawno temu, jak tworzono ogród, popełniono błąd przy ulicy drodze do Haszykowa. Tak samo popełniono lata temu błąd, zezwalając działkowcom na to, żeby ze swoimi działkami weszli w obrys dróg, które były w planie zagospodarowania ogrodu szersze niż są dziś, dużo szersze. Te 5 metrów odnosi się do stanu faktycznego, który musimy uzyskać na tej alei, a nie do tego, który był kiedyś. To jest metoda kompromisu, bo gdybyśmy wrócili do tych lat wcześniejszych i robili drogi 7-8-metrowe, tak jak na niektórych alejach było, to zastanawiam się, co by z niektórych działek zostało. Ale przepraszam, Pan Burmistrz w kwietniu wypowiadał się, że z tym, co będzie faktycznie, z tym, co było kiedyś, dlatego, bo jak mapka do mnie wpłynęła i również do moich sąsiadów, myśmy byli bardzo zaskoczeni, że ta droga kiedyś miała tak naprawdę 5 metrów i teraz ja mając działkę 400 metrów, a naprzeciwko ludzie, którzy mieszkają, mówię o wszystkich, mają po 600 metrów, to jest troszeczkę takie, no nie wiem, niesprawiedliwe, bośmy faktycznie z tymi mapkami, które kiedyś miały. Chciałabym, żeby ta po prostu tutaj sprawa była poruszona. Ja myślę, że można indywidualnie tą sprawę rozpoznać, bo ja powiem jedną rzecz, może to będzie zrozumiane. Tak musimy regulować granice, bez względu na okoliczności, które były w przeszłości, czy ich nie było, żeby ta droga miała 5 metrów.
Inaczej nie, nasz plan miejscowy będzie wyjątkowy. Ja pozwolę sobie uzupełnić o tą sprawiedliwość społeczną, że jedni dają mniejsze, drudzy większe działki. Proszę sobie wyobrazić sytuację, że przy tworzeniu planu zagospodarowania przestrzennego planujemy aleje pięciometrowe. Jak ją teraz przemieścić? Czy ze szkodą dla jednych, po jednej stronie drogi, czy ze szkodą dla drugich, po drugiej stronie drogi? Czy sprawiedliwie równo środkiem drogi? Ale plany pierwotne już kiedyś były i... Droga pani, odpowiem. Plany pierwotne przewidywały, że te aleje mają dużo, dużo więcej. Gdybyśmy chcieli wrócić do planów pierwotnych, to było naprawdę, to byłaby masakra dla wielu działów. Jeżeli będą jakieś pytania dotyczące szerokości alei, stanu faktycznego wcześniej bądź później, to jest akurat kwestia stowarzyszenia i tego, jaką dokumentację ogrodową zastaliśmy, jaką możemy otworzyć, na jaką się zgadzamy, na jaką się nie zgadzamy. Plan zagospodarowania przestrzennego jest kompromisem. To nie jest wybieranie mniejszego lub większego zła, to jest kompromis, żeby każdy z Państwa, nie tylko pojedynczy Kowalski, któremu nie zabierzemy nic na przykład z płotu, ale każdy z Państwa był zadowolony na terenie całego drogi. Ale myślę, że tutaj sąsiedzi naprzeciwko byliby równie zadowoleni, bo tak jak powiedziałam, tam są działki po 600 metrów, a nasze działki są po 380 metrów. To nasze działki w tym momencie się jeszcze zmniejszą, a ich, u nich nie byłoby za dużej różnicy w tym momencie, a droga miałaby 5 metrów. Gdybyśmy trzymali się tą mapką, jak tak naprawdę kiedyś powstały nasze działki, jakie były. Kiedyś. Czyli życzy pani Kowalskiemu z drugiej strony działki, bo nie możemy dla pani specjalnie... Ja nie życzę nikomu nic, pan mnie źle zrozumiał. Ale nie możemy specjalnie dla jednej alei numer 14 opierać się na starym planie zagospodarowania, a dla alei numer 5 opierać się na tym, co jest w tej chwili zrobione. Jeszcze raz powtarzam, ta metoda, którą wybraliśmy wspólnie z miastem, jest najbardziej sprawiedliwą metodą, nie krzywdzącą nikogo. Ja też ze swojej działki oddaję, też niweluję płot, muszę go przestawić. Nie jest to tanie koszt, sobie zdaję z tego sprawę. Też pomniejszam swój grunt, ale gdybym tego nie zrobił, to sąsiad sprzeciwka z kolei straciłby więcej. A ja mu dobrze życzę, by z moim sąsiadem. Kiedy ten temat ruszy? Tak jest. Czy są jeszcze jakieś pytania? Im bardziej kształt na działkę, czyli jeżeli kwadratowa i prostokątna, na pewno cena będzie ciut większa. Jeżeli z dostępem do głównych alei, będzie ciut inna. Jeżeli na uboczu położona, na przykład ja myślę, że pani działka będzie mieściła się w tych niższych granicach. A pana trzeba będzie droższa. To mi przeszkadza we mieście. Ja jeszcze mam zapytanie, a te ślepe drogi, które nie będą wyjazdowe do ulicy Bydowskiej, jakie będą szerokie, te, które będą dojeżdżać tylko do działek? 4-metrowe. Specjalnie dla pani, specjalnie dla tych Państwa, którzy mają działki tam przy tej alei, zostawiliśmy to jako 4-metrowe, mimo że tutaj panowie nalegali, żeby je poszerzyć, ale tylko dlatego, że one są ślepe, to dlatego, że zamykamy te aleje, bo nie możemy wyjeżdżać na ulicę Bydowską. A kiedy będziemy wiedzieli, kiedy te działki zwężać, poszerzać? Kiedy będziemy wiedzieli, te działki, kiedy będą należy zwężać, z tego poszerzać? Plan miejscowy, podział geodezyjny. Jak jest podział geodezyjny, może być wtedy już wycena i wybuch. Natomiast fizyczne poszerzanie alei to będzie proces powiązany z inwestycjami, jakie tam będziemy realizować. Ja sądzę, że trzeba będzie to zrobić wówczas, kiedy wyjdziemy z kanalizacją. A kiedy to będzie? Jeżeli Państwo wykupicie część działek, to my rozpoczniemy już prace planistyczne, projektowe jesienią tego roku. One potrwają no na pewno około roku. Czyli należy się spodziewać tej największej, najtrudniejszej inwestycji gdzieś mniej więcej za około 1,5 roku, 2 lata. Bo to trzeba wszystko przygotować. Tak, w tym roku. To co powiedziałem, w tym roku rozpoczniemy proces, załóżmy się rozpocznie jesienią. Ja Państwu deklarowałem, że ta cena, która będzie, w ogóle wycena ma ważność jednego roku. To mi się przyjdzie. Sprawa granic
alei, prawda, była zgłaszana na piśmie do pana burmistrza i do Wydziału Gospodarki Przestrzennej. To, co pani poruszała wcześniej, prawda, tam jest, było wyraźnie opisane. Żadnej reakcji, żadnej odpowiedzi dotychczas. To było w kwietniu. To, o czym pan mówi, to są uwagi do planu miejscowego, które zostały uwzględnione lub nie zostały uwzględnione. Ale jeśli nie uwzględnione, to powinniśmy dostać jakąś odpowiedź przynajmniej i dlaczego. Słuchajcie, ja oddam, bo pan prezentuje się planowaniem przestrzeni, dobrze? Witam serdecznie. Rzeczywiście było wniesione 15 uwag do samego planu miejscowego. Czy te uwagi zostały uwzględnione bądź nie? Ustawa nie przewiduje odpowiadania na dane uwagi, tylko jest to załącznik do uchwały o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Po rozważeniu tych wszystkich uwag burmistrz przekłada Radzie Miejskiej do głosowania daną uchwałę z załącznikiem i uwzględnieniem bądź nieuwzględnieniem tych uwag. Jako że drogi mają już 5 metrów i jest ta zasada solidarności, te uwagi nie zostały uwzględnione. Natomiast kwestia przeznaczenia, tak jak pan przewodniczący stowarzyszenia, zmiany funkcji i tak dalej, gro uwag też było uwzględnione. No, nie bardzo do mnie dociera to, prawda, i mnie przekonuje, że zainteresowany nie jest poinformowany o takiej decyzji, prawda, o odrzuceniu jego uwag. Wydaje mi się to trochę błędne myślenie, bo skoro zwrócił pan uwagę do planu, to też może pan się zapoznać z tą uchwałą i tak dalej. Jest opublikowana zarówno w internecie, jak i w dzienniku urzędowym będzie opublikowana. Ustawa nie przewiduje odpowiadania na uwagi wniesione w ramach procedury. Ja rozumiem, że ta sprawa nie jest zamknięta. Można coś jeszcze w tym kierunku robić. Ale na jakiej zasadzie? No na takiej, że wciąż ten cały nasz, cały ten właściwie te wszystkie działki, które są na tej alei, cały czas z tego, co słyszę, będą wnioskować i wnioskowały na temat tego, że po prostu no to jest... Nie trzymamy się tego, co było wcześniej. Pan burmistrz myślał. Jeżeli ja panią zrozumiałem dobrze, to są działki nasze po lewej stronie, które na skutek tych 5 metrów będą traciły powierzchnię, a działki po prawej stronie są większe. Jeżeli teraz... Większe, ale były mniejsze kiedyś, bo były szerokie. Tak, ale jeżeli teraz państwo... Bo nie możemy wywołać konfliktu społecznego i rewolucji. Jeżeli państwo z tej atali byście się dogadali w jakiś sposób, tak? Czyli ci lewobrzeżni z prawobrzeżnymi, że im tylko ciąć, no to to jest jakieś porozumienie, tak? Ale czy się, czy jesteście w stanie to przeprowadzić, to nie. Tak? A ja na pewno nie podejmę decyzji takiej, żeby zabierać tylko prawobrzeżnym, ale to mówiąc kolokwialnie nie. Jeśli państwo sami to wynegocjowali sobie jako sąsiedzi, no to myślę, że wówczas można byłoby to uwzględnić. Zarządowi stowarzyszenia znane były opinie państwa sąsiadów sprzeciwka, znane były państwa opinie, również widzieliśmy te uwagi nagłoszone do planu. Myśmy ich nie opiniowali absolutnie. Względy techniczne i merytoryczne skłaniały do tego, żeby robić to sprawiedliwie. Państwa sąsiedzi sprzeciwka nie bardzo chcieli się zgodzić na to, żeby ale to więcej. Nie jest sprawiedliwe. Mimo wszystko uważamy, że to nie jest właśnie sprawiedliwe. Znaczy ja rozumiem, że niesprawiedliwym jest, jeżeli ktoś mi zabiera... Gdybyśmy wrócili do tych planów, jakie były w latach 70, tak jak kiedyś było, od tego byśmy cofnęli, bądź ci co... No bo to w tym momencie... No na pewno tego tak nie zostawimy, no. Gdyby pan był na naszym... W latach 70 chyba jeszcze tych działek nie było, co prawda, ale przy tworzeniu ogrodu, powtarzam jeszcze raz, największą niesprawiedliwością społeczną byłoby, gdybyśmy te aleje zrobili tak, jak one były na początku. Naprawdę zostałyby wtedy niektóre działki 200-metrowe i proszę mi wierzyć, nie wiem, jaką pani mapkę widziała, bo na pewno nie widziała pani tej mapki, która była na samym początku. Nie widziała pani tej mapki tylko dlatego, że ta mapa jest gdzieś w starych archiwach, gdzieś zawieruszona, gdzieś schowana, tworzona w latach, w których nie inwentaryzowało się tego aż tak dokładnie, a na pewno jest w Polskim Związku Działkowców. Tam miałem okazję ją oglądać i proszę mi wierzyć, że z pani działki również niewiele mi zostało. Ta aleja 14, jak dobrze pamiętam, 17, 14 i 16 miały to samo, miały około 7 metrów. To proszę to teraz przeliczyć, gdybyśmy wrócili do tego stanu rzeczy, ile pani działki zostało.
ale ja widziałem. Czy są jeszcze jakieś pytania do pana burmistrza? Proponuję, żeby było ostatnie pytanie, proszę bardzo. Przyrządca majątkowy będzie brał pod uwagę, że działka jest zabarwiona, nieodwodniona, stoi na niej woda i tak dalej, to wszystko wpływa na cenę. Tak, 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 proszę państwa, ostatnie pytanie. Myślę, że od uprawomocnienia się planu miejscowego planu przestrzennego, czyli... Wchodzę w słowo. Liczy się od kiedy pani dostanie wycenę. Aha, czyli no właśnie o to chodzi. Tak, czyli powiedzmy wyceny będą najwcześniej, po państwa deklaracji chcemy kupić, to będą za 2 miesiące i wtedy rok ta wycena jest ważna. Tak? A potem też można by kupić po tym roku, ale musi powstać nowa wycena. Tak, na której wielkość będzie miał wpływ ten kompleks, który planujemy po lewej stronie. Proszę państwa, krótkie parę słów jeszcze. Ja wiem, że ten plan miejscowy dla niektórych rodzin to może być problem, ale zobaczcie państwo, że idziemy w prawidłowym kierunku, idziemy w dobrym kierunku. Jestem przekonany, że osiągniemy fajne cele, które sobie założyliśmy. Nie od razu, tylko w ciągu kilkunastu lat, ale je osiągniemy. I per saldo będą państwo z tego rozwiązania bardzo zadowoleni. Ja życzę wam solidarności, wzajemnej życzliwości, empatii i dobrej współpracy ze stowarzyszeniem, które działa w waszym imieniu, bo przecież wy je powołaliście. Dziękuję bardzo.